Dominik Durnia dla MMA Rock, ze mną jest Marcin Wójcik przed swoim debiutem na gali KSW 34 w organizacji KSW. Marcin, no walczyłeś już na dużych galach, walczyłeś z poważnymi przeciwnikami, ale czy to jest taki najważniejszy moment w twojej dotychczasowej karierze? No myślę, że na pewno. No z jednej strony każda następna walka jest taka najważniejsza w naszej karierze, ale z drugiej strony no to już jest taki duży krok na pewno w tym, co dotychczas robiłem, a w tym, w którym miejscu się teraz znajduję. Także no, przygotowywałem się na pewno tak, jakby to była ta walka, ta najważniejsza właśnie. No właśnie, a to czy coś zmieniłeś w tych przygotowaniach? Podchodziłeś jakoś inaczej do treningów? Generalnie nie. Staram się tych przygotowań nie zmieniać, tylko zawsze stawiam sobie trochę wyższe cele od tych, które osiągnąłem, czyli poprawiłem swoje wyniki siłowe, poprawiłem swoje wyniki biegowe, wytrzymałościowe. No, także głównie staram sobie tą poprzeczkę cały czas podnosić, ale jakiś taki ogólny zarys przygotowań mam już w miarę sprawdzony i trzymam się tego. Poprzednio biłeś się w Federacji FEN, teraz będziesz w KSW. Co cię skłoniło? Jakie czynniki działały na to, że zdecydowałeś się w sumie nie przejść, bo tam nie miałeś kontraktu, rozumiem, na więcej walk, tylko po prostu wybrałeś, żeby teraz przejść tutaj. To powiedz, co cię skłoniło do tego? No, ja osobiście uważam KSW jako najlepszą organizację w Polsce. Walczę dotychczas z częstotliwością taką, jaką walczę. Ja to jest mój 9 rok, a walk mam w sumie też 11, także tą częstotliwość miałem dotychczas bardzo małą. No co mnie mogło skłonić jeszcze poza tym? No wiadomo co mnie skłoniło, także nowe wyzwania przede wszystkim. No oczywiście, nic innego, absolutnie. A propos tej częstotliwości, to złośliwi mogą powiedzieć, że w KSW też się będziesz bił raz na rok, bo to prawie tak mniej więcej wychodzi. Czy nie boisz się tego, że właśnie skoro chciałeś podkręcić częstotliwość, że tutaj też będziesz miał problem z tym, żeby walczyć więcej niż raz w roku, dwa razy w roku? Nie boję się tego. Wiem, że jeżeli będę dawał dobre walki, to będę się bił częściej niż teraz w roku na pewno. No zobaczymy. No. Najważniejsze, żeby te walki wygrywać. Wydaje mi się, że jak będę wygrywał, to nawet dwie dużo wygrane w roku znaczą więcej niż 3-4 walki na innych galach jeszcze w takim cyklu mieszanym. Także. A to może masz tam jakąś otwarte trochę furtkę, żeby bić się na jakichś innych galach, czy jednak KSW ci nie zezwala na takie rzeczy? Bo wiemy, że w przypadku tych zawodników, którzy dopiero zaczynają w KSW, to często tak bywało. Nie wiem, to ja się teraz skoncentrowałem na tej walce, na najbliższej walce i no, nie dopytowałem o takie szczegóły. Chcę się dobrze pokazać w sobotę i chcę tą walkę wygrać. Mam nadzieję, że wygram i w taki sposób, że niedługo po prostu tutaj wrócę. No, mówiąc o tej najbliższej walce, o tym, że się na niej skupiałeś, to powiedz, co w takim razie możesz powiedzieć o Tomku Kondraciuku, który będzie twoim rywalem. No Tomek jest bardzo dobrym rywalem, no jest dobrym, jest eksplozywny, jest na pewno silny, też no nie wiem co więcej mogę powiedzieć o nim. No, on walczył ostatnio w zeszłym roku, ta walka była tak naprawdę jednopłaszczyznowa, bił się w całą walkę praktycznie w górze, także ostatnia jego walka, to no, ciężko mi było podejrzeć gdzieś tam te jego przygotowania takie zapaśnicze, parterowe. Nie wiem, co zmienił w górze, no bo przez rok też można zmienić bardzo wiele. No także no, ciężko mi jest określić, w jakim on jest teraz, na jakim etapie i co teraz sobie reprezentuje. No, w zeszłym roku no, górę zaprezentował dobrą. No, nie mogę powiedzieć nic więcej o pozostałych płaszczyznach, także ciężko mi powiedzieć. On wraca, bo ta, nie ukrywajmy, że ta porażka była dość dotkliwa nie tylko ze względu na przebieg tej walki w drugiej, w trzeciej rundzie, ale też na to, w jaki sposób ona się skończyła. No Tomek miał potem trochę problemu ze zdrowiem, miał uszkodzoną rękę, musiał wracać. No wraca nie bez powodu, rok później dopiero, ponad rok później. Czy myślisz, że to będzie miało duże przełożenie na to, jak będzie wyglądała jego dyspozycja? Czy może na przykład być, tak jak się mówi, często zardzewiały? Nie wiem, no ciężko mi jest to powiedzieć coś na ten temat. No nie mam pojęcia. Tak, jeżeli patrzymy na innych zawodników, którzy walczą w podobny sposób, w sensie, że te walki ich wyniszczają, no to do każdej następnej podchodzą w miarę podobne i podobnie i nie mają jakiejś tam blokady, żeby znowu to samo powtórzyć. Także wątpię. No, może faktycznie to, że miał roczną przerwę i w tych startach, to może to jakąś presję na nim wywrze, ale no zobaczymy sobotę. No, ciężko mi teraz tutaj coś wróżyć. Mówiąc o presji, on prawdopodobnie walczy o życie w zostaniu w KSW. Ty jesteś debiutantem, nie masz za wiele do stracenia. Czy to jest kolejny czynnik, który też gra na twoją korzyść? Oczywiście.
Ja się czuję bardzo dobrze. Czuję się dobrze psychicznie. Jestem takim zawodnikiem, którego raczej motywują te zwycięstwa. No, jestem po 5 kolejnych zwycięstwach, także czuję się naprawdę mocno i o presji żadnej na razie nie myślę, także... Tomek, często wypomina się Tomkowi, że jest dość małym półciężkim. Ty z kolei masz za sobą starty w kategorii ciężkiej i jesteś, no widać, jesteś naprawdę duży, jak na 9, moim zdaniem, jak na 9-3. Czy myślisz, że to jest coś, z czym Tomek sobie nie będzie w stanie poradzić? No bo ta różnica w sile może być jednak między wami dość spora. No uważam, że będzie. No uważam, że będzie ta różnica. No zobaczymy. No to są plusy i minusy, tak jak ze wszystkim. No jeżeli chodzi o walkę taką klinczu, walkę w parterze, gdzieś tam walkę zapaśniczą, no to na pewno to będzie duża przewaga. Starałem się też pracować nad swoją szybkością, eksplozywnością ostatnio, także mam nadzieję, że nadrobiłem. Ja chyba tą ostatnią walkę, którą stoczyłem, obejrzałem najwięcej razy ze wszystkich swoich walk i starałem się wyciągnąć jak najwięcej wniosków i faktycznie byłem tam lekko ociężały, byłem tam taki... No ciężki, no, za ciężki przynajmniej w tych ruchach swoich. I starałem się poprawić. Jeżeli to połączyłem z tą siłą fizyczną i tymi kilogramami, które wniosę tam, no to będzie naprawdę dobrze. Dziękuję Ci bardzo.